Panie trenerze, opinia o meczu? Dobry, ciężki mecz, zawsze ten drugi mecz nie jest łatwy. Głównie graliśmy. Jesteśmy drużyna, gdzie każdy, w każdym meczu ktoś inny zagra bardzo dobrze i komu innemu się po prostu go nie idzie, ale dzisiaj Nenadi Stapićem bardzo dobry mecz, a przyniosł sam obcokrajowca, lebo chcieliście obcokrajowca. On mówi po polsku, kto się nauczy? Wie tri słowa, dzień dobry i tak. Może być. Może być, no. Ale ogólnie chcę powiedzieć, że dobry, nerwozny mecz jak prvi. Maliśmy przewagę takich 8-9 punktów, nie możemy tak stracać fokus. Bardzo szybko po prostu sme to stracili. Jakbyśmy wygrywali o 30, a nie o 8, tylko 8-9. W dzisiejszej koszykówce to jest nic. Ale głównie, że wygraliśmy, to są play-offy. Nie ma co tłumaczyć się, my nic sme nie chcieli pokazywać. Myślę, że teraz dla nas jest najważniejsze o części, trzeba wygrać. Trzeci mecz dla nas, znaczy jedno zwycięstwo musimy zrobić, żebyśmy szli do semifinala. Wiem, że zrobimy, tylko zależy, jak będziemy wyglądać w Wrocławiu. Ale już raz wygraliśmy, także myślę, że możemy dać radę. Tylko chodzi o to, czy będziemy skupieni 100% fokusowani na mecz, albo ktoś tam będzie. Więc mnie nie grał, tak jak mamy game plan. Ale dobrze było. I w ataku, w obronie. Niektóre pod koszem bardzo dużo netrafionych za dwa. Pierwsza kwarta 3-14 to jakiś dramat za dwa, mówię. Spod kosza na końcu tam i Apić kilka razy i spod kosza nie trafił, ale to jest koszykówka. Dużo zbiórki w ataku. Ile zbiórek w ataku mieliśmy? 20. A? 20. No, tak, to tu jesteśmy, w tym jesteśmy dobri, ale najlepszyśmy w lidze, także to jest rzecz, musimy być skuteczni. Za trzy byliśmy skuteczni, ja nie rozumiem. Tak jak mówiłem ostatni raz, oni nam odpuszczają te rzuty i to są zawodnicy wszyscy, którzy rzucają za trzy. Ja nie wiem dlaczego są tak otwarty, ale Żyzo, który shooterem nie trafił dzisiaj 0-2, inaczej on jest też jeden z tych, co jest bardzo dobry shooter. Ale dzisiaj słabszy zagrał w 15 minut, 4 fauli. Musimy pochwalić Krzysztofa Solimę. Krzysztof totalnie inna mentalność od października, od listopada, totalnie inny gość. I bardzo mi miło to, że to mogę w ogóle powiedzieć, bo niektórzy go odpisowali, a on cały czas walczył i myślę, że zasłużenie dzisiaj tą trójką na końcu tam z korneru, co trafił, to była może i decydująca sytuacja w meczu. Tonia Meira nie puściłem dzisiaj, bo Soli bardzo dobrze grali i myślę, że nie było potrzeby. Nie trzeba ruszać i złamać coś, co się dobrze. Ale dobrze, 10 zawodników, rotacja, super. Dziękuję Tyle. Bardzo. Przestawiamy mikrofony. Pytanie po polsku, po angielsku? Po angielsku. This time, yeah. First of all, I want to say good game for Śląsk. They show character. They're a really good team. They have good head coach, and for sure that's not done. We did actually a good job, but still it's 2-0. We know what is our main goal, and we have to stay together like we did this game. And I'm very proud for my guys, for my teammates, because they are believing also in me and in all this team. And I think our the biggest weapon was I don't know how to explain, but we was together today. Like actually last games we are together, and I'm very proud for that. And now we have 7 more days to prepare for next game. I will repeat one more time, it's not over, and we have to stay focused on that game. Gratulacje dla Śląska za dobry mecz, mają dobry zespół, dobrego trenera, pokazali dziś charakter, walczyli do końca. Jeżeli chodzi o nas, to mnie najbardziej cieszy to, że od jakiegoś czasu jesteśmy razem. Gramy razem ze sobą. Prowadzimy 2-0, ale ta seria nie jest jeszcze skończona, to jest tylko 2-0 i musimy być mocno skoncentrowani i podejść w 100% do meczu numer 3. Czy są jakieś pytania? Panie trenerze, zmiana hali teraz, czy Wrocław to trudny teren? A ostatnio wygraliśmy tam. Trudne, zawsze jak się nie gra w domu. Jak się gra w domu jest trudne, ale
Tu nasze kibice naprawdę i dzisiaj gratuluję im na super atmosferę, naprawdę dużo nam pomagają, to jest nasz szósty zawodnik i na boisku chłopaki dostają dużo energii od nich i pchają ich do przodu, także na pewno Wrocław też bardzo dobra publiczność, kibice fantastycznie, rewelacyjnie i ogólnie dobra drużyna, myślę, że dzisiaj daliśmy radę, ale oczywiście, że następny mecz, najważniejszy, każdy mecz w play-offach, następny trzeba i wygrać czy przegrać, fokus na następny mecz. Myślę, że następny mecz jest, nie trzeba myśleć do przodu, bo jeżeli myślisz dużo do przodu, Indyk myślał o niedzieli, a sobotę głową odcięli. Dziękuję. Nie ma pytań, że? Co z Józefem? Coś się stało zdrowotnie, bo odbyszedł dobrą zmianę, to już nie pojawił się. Nie, po prostu inni zawodnik Niemania grał dobrze, Andy grał dobrze. Okay. Potrzebowałem Żoniewicza i Brembliego na boisku. Dobrze grali obronę, potrzebowali mi, żeby bronić Strajsa i Cody Justice'a. On nie jest zawodnik, który by bronił nich, on by bronił Karolaka. Chcieliśmy ukryć Niemanię, żebyś miał siłę, bo nie, to można widzieć, 9. Niemania 9 zbiórki, 8 asystencji, 20 punktów, żebyś taką innych smal musisz być od początku do ataku, a bronić Karolaka jest bardzo łatwe, bo gość tylko stoi w rogu i taką ma za rolę, nic nie robi, po prostu rzuca za 3, nie odpomagasz od niego i tyle, nie ma co. Także chcę powiedzieć, że to bardzo super, że Karolak bardzo dobry zawodnik jest. Dzisiaj widzę, to jest 37 minut, 30 sekund. 12 punktów, ale to jest 4 trójki, co trafił, to nie możemy pozwalać, bo wiemy, że to tylko robi, idzie do penetracji, jak mu pozwolisz, ale jego główny rzut i tyle. Także dlatego nie grał, inaczej Józef przyszedł, dał 2 trójki, Marble też nie ma najlepszy na początku mecz. Widziałem od razu, że nie jest swoje korze i nie, swoje skóry i nie chciałem go ruszać bez potrzeby. Trenerze, coś tam zaiskrzyło między panem a trenerem Urlachem na początku. Nie, to ja myślę, nie chcę o tym w ogóle mówić. Ja się z takimi rzeczami naprawdę nie zawierzam. Jest poziom i poziom. To się robi. Myślę, my w ogóle nie mamy, ja nie jestem małe dziecko, żebym się lapał na takie, jak się powie, chips, na takie tanie triki. To dla mnie to. Dziękuję.